Cześć, witajcie na kanale Karoliny. Dzisiaj ja poprowadzę ten film, będę Karolinę przepytywać, co zamówiła i dlaczego. Będę otwierać jej paczkę, a potem ona będzie moja. Tak, także... na drugim kanale, także znowu nagrałyśmy sobie tak. Jestem ciekawa, co zamówiłaś, bo mówiłaś, że tam jest parę jakichś fajnych kosmetyków takich, które zawsze zamawiasz, a ja z kolei zamówiłam coś, czego na pewno jeszcze nie znasz, więc jestem ciekawa, co powiesz. A my zawsze też często sobie polecamy albo odradzamy, bo część mam takich rzeczy, że nam się, wiemy, że nam się sprawdzą, a część nie. No dobra, bez zbędnego przedłużenia otwieram. Jesteś ciekawa, co komisyjnie. Spodobała nam się taka forma, że wiecie, że tak jak ostatnio właśnie grzebałyśmy sobie w torebkach, wam też się to podobało? Tak, w ogóle, kurczę, strasznie się to widzą. U ciebie chyba też. Tak, to jest fajna, bardzo, bardzo pozytywnie. Fajna formuła, bo coś innego. No. O. Co widzisz? Lakiery. Gel Nail Lacquer. Do profesjonalnego użytku. Lakier do paznokci. I to są do hybrydy, do tak? Hybrydy, które właśnie hybrydy noszę już od jakiegoś, nie wiem, od ponad miesiąca. I wkręciłam się w to bardzo. Najpierw zrobiła mi Oleśka pierwszy właśnie manicure, bo ona ma właśnie zestaw do hybryd i spodobało mi się to, spodobało mi się głównie kolory i to, że to się tak bardzo błyszczy. No. Po prostu zamówiłam sobie. I też jest trwałe, tak. No dodatkowo te lakiery są bardzo tanie w porównaniu na przykład do jakichś tam tych już droższych gelish, które kosztują tam 80-100 zł, to te są po 26 zł, więc nie ma jeszcze tragedii. A powiedz mi, czy to też jest tak jak po shellacku, że tak szybciej rosną paznokcie? Czy to zależy tak. od marki, czy generalnie od myślę, że nie od marki, szybciej. Ale wydaje mi się, że widać po prostu odrost. Widać, one są takie równiutkie i wiesz, i po prostu jak odrastają, tutaj mam chyba z 4 dni, to widać po prostu jak ten... Ja staram się robić jak najbliżej skórę, bo czasem jak idziesz na manikur, to pani ci robi, wiesz... Odrost 5 mm, bo się boi, że zaleje ci skórki. Staram się robić blisko, ale właśnie przez to, że to jest grubsze, to to widać bardziej właśnie, że to odstaje od paznokcia. No ja nie wiem, w ogóle mi szybko rosną paznokcie, ale po zwykłym lakierze nie, a po tym to po prostu miałam taki odrost, jak słuchajcie, moja koleżanka po miesiącu, to ja po 5 dniach miałam, dlatego... No nie wiem, ale powiedz mi, tu nie widziałeś kolorów. Tu są kolory. Tak, ale to jest Blue Lagoon i Denim Blue, ale szkoda, że nie ma na tym... Nie, wiesz co, to nie może być przezroczyste, wydaje mi się, żeby się nie utwardziło też. Tak mi się wydaje. One zawsze wszystkie te buteleczki... Bo shellac też ma, tylko że ma pomalowane jakby butelkę na ten kolor, co... Tak. I tutaj, no zobacz, jest taki gęsty. Ale ładny, taki... Baby to jest, blue. To jest denim blue kolor i go zobaczyłam na... Gdzieś, ja go sobie, googlowałam sobie te kolory, żeby zobaczyć, laski wrzucają, jak wyglądają na paznokciach. I po prostu zamówiłam do tego. Ale fajnie. Mam taki ciemniejszy niebieski. To fajnie, żeby sobie zrobić, że tam na przykład trzy takie, jeden, ten inny i tutaj, nie? Tak często sobie noszę. Teraz wiem, że dużo osób w ogóle sobie te hybrydy w domu robi, bo taniej oczywiście niż w salonie. Kupujesz sobie taki zestaw, wychodzi około 100 zł i możesz sobie dowolną ilość razy robić. Tak, i też wiesz co, no szybciej sobie, jak usiądziesz sobie wieczorem w domu, nie musisz nigdzie tam iść do kosmetyczki. Też to jest jakaś oszczędność. Ja sobie oglądam filmy na YouTube i sobie robię. Ja też. O, to jest z tej serii co ten, korektor pod oczy. To jest Maybelline Instant Age Rewind. A to jest primer, ja myślałam, że to jest nie, puder. Nie, to jest puder i primer, ja tego nie miałam, ale ja bym chciała to otworzyć, żebyśmy to pomacały, bo ja po prostu zobaczyłam na stronie, że to jest nowość i kliknęłam. Super, też nie zauważyłam tego. To było w nowościach i ja po prostu to zgooglowałam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, fajnie, lubię te wszystkie, tak, że gąbko. Masz gąbkę i dobrze mi się nakłada w ogóle gąbkami. Mogę? Tak, tak, smacaj. Brudny paluch to wsadzi, to się tak miesza. Ale to jest fajne, zobacz, to jest takie jedwabiste. Ale właśnie to nie jest mokre. Nie jest mokre, jest suche, ale też się jakoś nie sypie. I tutaj ma taki biały puder, który właśnie jest niby primer i ten kolorowy, no spoko. Fajne, myślałam, a chociaż myślałam, że to będzie tłuste, że to będzie na zasadzie takiego, wiesz, podkładu. Takiego, tak, kompaktu, ale fajne, fajne. Zobaczymy. Fajne, fajne. Mam nadzieję, że nie będzie podkreślać, to niby ma wygładzać, że ma niby nie podkreślać zmarszczek i tak dalej. Ale to ma być samo, czy to ma być jako puder? Czy to jest zamiast podkładu? To jest po prostu powder, więc to na podkład idzie. Dobra. Ale fajne. Widzę, jeszcze są dwa. W sklepie tego nie widziałam, znasz to serię w sklepie. W ogóle nie ma u nas nie, tej u nas serii. W Polsce chyba nie ma tej serii. To jest w ogóle jakaś nowość, a dziewczyny mi pisały, że w Niemczech to już jest tam parę lat, więc no, raczej to... Ja myślę, że to do nas, do nas jeszcze nie weszło, ale chyba nie wejdzie. A tu jest co? Czerwony Juicy Strawberry i French Pink Milk. O, to będzie ładne. Jestem ciekawa, jak wyglądają, bo też właśnie nie... googlowałam sobie French Pink Milk, zamówiłam tak troszkę w ciemno. Ale jest przezroczysty, bo wiesz co, nie lubię takich lakierów, jeżeli chodzi o hybrydy, bo one prześwitują i trzeba dać więcej warstw. Jestem ciekawa właśnie, czy jak będzie wyglądało. I ten Juicy Strawberry. Patrz, jest ładny. O, naprawdę taki truskawkowy. Taki no. Na lato będzie fajnie. I tu są jeszcze dwa. Jestem ciekawa, jak długo mogą wytrzymać te lakiery, bo w sumie tego jeszcze nie testowałam, ile wiesz, czy one na przykład po 4 miesiącach już są za gęste. No nie wiem tego, bo te lakiery mam powiedzmy od 3 tygodni. A tu Bazaj Top. Tak, to jest, jeżeli będziesz sobie kiedyś robić, to Bazaj Top to niezbędne.
Chociaż ten top trzeba bardzo cienko nakładać, bo on potrafi się bąbelkować, więc trzeba go dobrze ten. Plusem takich lakierów jest to, że nałożysz i to nie jest tak, że nałożysz i koniec, że wysychają i wiesz, i już nic nie możesz zrobić, tylko on jest grzel, więc możesz. Wiem, widziałam na mojej kosmetyczki, że mi tam, jak oczywiście gadając, dotknęłam do czegoś, to że ona mi to jakoś rozmalowała. Tak. L'Oreal, delikatny do demakijażu, to jest jakaś miniaturka? To jest miniaturka za grosz, po prostu przy zakupach tam. A, bo tam można tam sobie wybrać. Można sobie wybrać i to jest bardzo fajne, akurat się tam fajnie mi się sprawdza. O, Catrice, Multistyle. Nie wiedziałam, że są te Catrice na kosmetykach, produkty. To jest nowość i właśnie chciałam zobaczyć ten matowy, bo jeszcze nie miałam nigdy linera z Catrice. Otwórz to. Ale ma taki, nie lubię tych grubych. Ja też nie lubię grubych, a pokaż, czy jest matowy, właśnie chciałam. Jest lśniący fajne i jest gruba strasznie kreska, nie da się zacząć. Gruba kreska z tego wychodzi. To będę sobie robić po prostu takie 3/4. Ja czasem robię sobie kreskę nie na całe oko, tylko po prostu taką, wiesz, od połowy. Aha. Nie? Ja jakoś nie mogę, mam takie oczy, że u mnie się nie da. Ale chciałam właśnie matowy, bo mam jeden z Maybelline taki, który jest bardziej matowy i mam ciekawa. Ale to jest fajne, Lasting Drama Maybelline. Żelowy. Słuchajcie, skończył mi się mój długowieczny liner z MAC-a i stwierdziłam, że muszę sobie kupić nowy. I znalazłam właśnie ten. Ale on jest brązowy. Tylko ten jest brązowy, bo nie mieli czarnego. I jeżeli mi się sprawdzi, to zamówię sobie też czarny, jak już będzie na kosmetykach z powrotem. Bo brązowego też używam, jestem ciekawa. Ale jest ciemnobrązowy, może tego nie być widać, bo niektóre te. Ja kiedyś też miałam jakiś liner, nie wiem, czy też nie z Maybelline, był ok. Ale nawet fajny ma, zobacz, bo ma taki cienki pędzelek tutaj. No. A tu ma taką gąbkę do rozcierania, a to nawet może dawać fajny efekt, jak chcesz sobie tak rozetrzeć takie smoki. Jestem ciekawa, czy on będzie bardziej żelowy, tak jak ten z Rimmela, czy będzie bardziej kremowy, tak jak ten z Inglota, czy z MAC-a. Także na pewno wam dam znać. To jest ta wersja japońska, w ogóle nie wiem, czy ona u nas była, czy w ogóle te opakowania u nas takie były. Nie wiem, myślę, że oni też mają na różne rynki różne produkty, tak jak ta właśnie seria przeciwzmarszczkowa, to myślę, że tylko na niektóre rynki, nie w całej Europie. To jest śmieszne. To jest dla leniwych, czyli dla mnie. Removing Wraps. Weź to otwórz, zobaczysz. Wyjmij folię z opakowania, nasącz wacik przyklejony do folii preparatem, umieść wacik na paznokcie. To jest do zdejmowania. Do zdejmowania. O, to jest coś dla... Ale zarąbiste. No, i zobacz, jak ja się męczyłam ostatnio, jak to... I to co... Nie, to już tutaj właśnie... Tutaj nalewasz po prostu zmywacz, czy sam aceton. Zawijasz sobie palec w to w ten sposób. Ja sobie robię to tak, że nalewam. Zabijam palec i tutaj tak ciasno i tutaj, słuchajcie, taki trik, robię sobie tak mocno, roluję tą akurat pani pokazał, mocno roluję sobie tą górę i słuchajcie, siedzę sobie z tym 10 minut i autentycznie ten lakier mi po prostu odpada. Ale mogliby, wiesz co, zrobić coś takiego, żeby to było w saszetce i żeby było nasączone, bo ja sobie tak robię, że tle folię i wacik po prostu, tak. No jeden ten, pazur, jeden a tu macie przyklejone. I to w sumie, no tak, to jest rzeczywiście dla leniwych, ale jakby było nasączone preparatem, że wyjmujesz i po prostu tu masz ten, zmywasz, to by było super. No i gdzie mi tu wcisnąć? Nie zmieści mi się. Nie, no ale to jest spoko. Fajne, takie... tylko bardzo szybko się kończy, no bo mamy 10, no tak, na stopach mamy 10. A to jest 50. 50, więc to bardzo szybko się kończy. A to jest w ogóle polski? Nie, to jest dystrybutor, to są polskie rzeczy? Tak, one są produkowane w Polsce. A. Z tego co wiem, przynajmniej tak moja Ania manikiurzystka mówiła, że Semilak jest w Polsce. Czy że ona mi na przykład nie polecała bazy i to po Semilaka, ona używa z tych droższych, a same lakiery mówi, że są ładne kolory, więc od nich bierze. Mogliby robić większe opakowania, w sensie pakować po 100 albo po 200, no jednak jak ktoś hurtowo to robi, to... Odtłuszczacz. Tak, i to jeżeli będziesz sobie kiedyś robić, to też odtłuszczacz. Podobno też alkoholem można sobie przemyć. Chodzi o to, że jak przed nałożeniem robisz sobie, ścierasz sobie bloczkiem i później właśnie musisz odtłuszczaczem, żeby już nic nie dotknąć, żeby te paznokcie były po prostu takie, wiesz. Jak ja słucham tego, ile trzeba to zrobić, to wiesz... Nie, to się wydaje, to się wydaje strasznie trudne, ale nie, to nie jest aż takie trudne. I widziałam, że są różne zapachy z tego, co kojarzę, z tego, co widziałam właśnie na stronce. A tu jeszcze masz coś drugie takie, tylko nie mogę się tutaj dobrać do tego. Byłaś. Jak taka blondynka. Gdzie to było w tym? W Scary Movie, jak ta laska z tym batonikiem się męczy. Tak. To ja też tak się... Dobra, idź. A to jest co? Zmywacz do lakieru. A, hybrydowego. Właśnie ciekawa jestem, czy to, bo to podobno musi być na tym, z acetonem. Z acetonem. Tak. Ale wiecie co, takie zmywacze możecie dostać... W Rossmanie jest ta wersja tego zwykłego i ja sobie tym zmywałam. W Rossmanie albo w Hebe, ostatnio widziałam, nawet było napisane do lakieru hybrydowego. Essence ma też zmywacz, po 10 zł są. Ale to jest ściema po prostu zwykły acetonem, bo tutaj jak patrzę w skład, to jest tylko aceton, aceton i zapach więc, dokładnie. Więc możecie sobie ten z Rossmana kupić, bo ja właśnie kiedyś sobie kupiłam i spokojnie mi to właśnie. Wacik, folia,
ja i potrzymałam to, faktycznie potrzymałam to z 40 minut, ale mi po prostu zeszło jak zwykły lakier, nie musiałam się z tym jakoś... Powiem ci, że te są duże pojemności, bo jak zamówiłam sobie na stronie producenta, to nie wiem, czy tam były większe, ale miałam takie w zestawie, to mi przysłali takie miniaturki tego płynu, no, że mi się już dawno skończyły, dlatego sobie tutaj domówiłam. Dwa palce tym zmyjesz. Tak. No, także dajcie znać, czy wy robicie sobie w ogóle manikier hybrydowy, czy chodzicie na manikier hybrydowy, czy same sobie robicie, bo wiem, że dużo osób robi i że kupuję właśnie te lakiery semilak, bo są po prostu tańsze. No jak widzisz, moje zamówienie to było po prostu kilka lakierów i rzeczy głównie. No widzę, że głównie do paznokci, ale fajnie, czegoś nowego się dowiedziałam, bo nie wiem, sama bym się chyba na to nie skusiła. Wiesz co, powiem ci, że mi się nie chce chodzić na te paznokcie, w sensie na stopy chodzę, bo dłużej nie wytrzymują. Ale na ręce, to jeżeli ja robię co półtora tygodnia, gdybym miała jechać jeszcze, wiesz, specjalnie na manikur, no także wolę sobie to po prostu sama w domu zrobić, bo i tak siedzę, nie wiem, oglądam na YouTube i po prostu sobie robię. I na przez to, że Darek widzi, że już to będę robić, bo wyciągam lampę, wyciągam sobie, bo oczywiście lampa jest do tego potrzebna, wyciągam lakiery, pyta, co będziesz dzisiaj robiła? I on, jemu się to strasznie podoba, bo on mówi, że to wygląda jak cukierki, że to tak błyszczy i że to jest takie okrągłe i ładne. On lubi w ogóle, że mam tak grubo. Aha. Wiesz, on się tym naprawdę ma. Ale faceci czasami mają jakieś takie dziwne rzeczy, im się podobają, nie? Pan od dezynfekcji nam przerwał niestety. Dobra. O czym się, ale że faceci lubią takie dziwne rzeczy. Takie dziwne, że po prostu, o fajne, takie błyszczące cukierki i w ogóle. A jaki masz dzisiaj kolor? Po prostu, wiecie, on się po prostu jara takimi małymi rzeczami. Nie, ja tak mam, że jak mi na przykład Tomek mówi, o, ale masz rzęs, to mówię, kurczę, to musi być zajebisty tusz, bo oni nie zwracają uwagi, wiesz, tam się malujesz 3 godziny, no ładnie, ale jak już zwraca uwagę, że o, ale masz fajny podkład, albo masz fajne rzęsy, to już naprawdę to musi być, to musi być fajne. Mega fajnego. Jak już facet zauważył, to już musi być naprawdę fajne. Ale mogę wam przytoczyć jeszcze jedną rzecz, jak miałam zaczepiane rzęsy jeden na jeden właśnie w wakacje, no to wiecie, budzicie się rano i macie po prostu spojrzenie, nie musicie robić make-upu, bo macie lepszą cerę i tak dalej. I zawsze spoko, nie? Jak przestałam robić te rzęsy, to Darek mówi tak, budzę się rano, mówi tak, o, ładnie wyglądasz, ale wyglądasz jakbyś nie miała oczu. I po prostu wiecie, to jest takie najgorsze, bo chciałabym te rzęsy nosić cały czas, no ale nie chcę swoich rzęs niszczyć i w ogóle. No wiadomo, że wolałabym się budzić z takimi rzęsami, ale facet potrafi tak po prostu powiedzieć. Nie, ready with me, takie wiesz, sztuczne rzęsy do spania, nie? No naprawdę, także no, faceci czasami możecie się zamknąć, bo tak. Jak chcecie coś powiedzieć. Czasami lepiej się nie odzywać. Druga paczka, czyli paczka Weroniki, będzie na jej kanale i zaraz... No i będziecie mieć link na dole, podlinkujemy wam. To Karolina chciała powiedzieć. Tak, chciałam, to właśnie powiedzieć. Dobra. Dobra, dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie nasze filmy razem i widzimy się niedługo. Pa, pa! Pa.